Identyfikator podmiotu SCP-PIO-316. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PIO-316 znajduje się w miejscowości w Wielkiej Brytanii. Obszar wokół obiektu strzeże 6 strażników. Zmieniono 12 wykwalifikowanych ochroniarzy fundacji. Po incydencie SCP-PIO-316-A patrz załącznik. Uzbrojonych w bronie automatyczne kategorii AK z amunicją przebijającą metal. Ze względu na anomalne właściwości obiektu, personel zabezpieczający musi znajdować się w odległości co najmniej 12 metrów. Po przekroczeniu zaleconej odległości przez osobę cywilną, należy ją szybko przechwycić, zanim wejdzie w drugie stadium oddziaływania obiektu. Taką osobę należy jak najprędzej zabrać i jak najdalej od SCP-PIO-316-1. Jeśli zacznie się u niej przejawiać silna agresja wobec personelu, należy jej podać leki uspokajające, a następnie środki amnezyjne klasy B. SCP-PIO-316-2 powinno się karmić raz na miesiąc 3 pracownikami klasy D. Opis. SCP-PIO-316 został odkryty 5 czerwca roku. Obiekt wzbudził zainteresowanie fundacji, kiedy w miejscowości zaczęły wzrastać tajemnicze zaginięcia miejscowych nieopodal SCP-PIO-316. W danym miasteczku krążyły słuchy o dziwnych istotach błąkających się wokół terenu budynku. SCP-PIO-316-1 jest to stara fabryka samochodowa o wymiarach 400 metrów na 350 metrów z roku o powierzchni 140 tysięcy metrów kwadratowych o wysokości 20 metrów. Ściany są zbudowane z czerwonych cegieł, które okazują zjawiska erozji świadczące o wieku budynku. Metalowe części SCP-PIO-316-1 są pokryte warstwą rdzy i korozji. Wewnątrz budynku panuje wszechogarniająca ciemność. Obiekt w odległości mniejszej niż 12 metrów zaczyna okazywać anormalność polegającą na nietypowej chęci podejścia bliżej. Na dystansie 1 metra przed wejściem do zakładu będą słyszalne odgłosy wydawane przez SCP-PIO-316-2, podobne do zmieszanych krzyków człowieka i lisa. Mimo przeraźliwych dźwięków, chęć wejścia do placówki będzie narastać. Osoba znajdująca się wewnątrz SCP-PIO-316-1 dopiero wtedy będzie odczuwała silny lęk, niepokój i poczucie bycia obserwowanym. Jeśli po upływie 60 sekund osoba nie wyjdzie z fabryki, będzie narażona na atak ze strony SCP-PIO-316-2. SCP-PIO-316-2 to stado składające się z dużej ilości zrobotyzowanych lisów o przypuszczalnej wielkości standardowego przedstawiciela gatunku lisa pospolitego. Osobnik SCP-PIO-316-2 wygląda jak połączenie lisa z mechanicznymi częściami. Pysk w znacznej części pokryty jest mosiądzem. Oczy emitują nikły biały blask w ciemności, uszy są w kształcie zaokrąglonych, wklęsłych trójkątów. Posiada metalowe kończyny zakończone ostrymi, długimi pazurami. Z grzbietu wystają koła zębate, które od czasu do czasu się obracają. Ogon składa się z metalowych segmentów, które umożliwiają ruch hity. SCP-PIO-316-2 ma w naturze udawanie potulnego i przyjaźnie nastawionego w stosunku do ludzi. Kiedy zauważy, że wzbudził zaufanie swojej ofiary, atakuje ją w taki sposób, aby uniemożliwić jej ucieczkę, a następnie przywołuje resztę stada. Obiekt potrafi osiągać duże prędkości, przypuszczalnie około 50 km na godzinę. Załącznik SCP-PIO-316-A. Log przesłuchania agenta. Prowadzący doktor. Przesłuchiwany agent. Jedyny ocalały z akcji pozyskania SCP-PIO-316-2. Rozpoczęcie przesłuchania. Czy mógłbyś opowiedzieć, co się wydarzyło w SCP-PIO-316-1, kiedy mieliście pozyskać jednego z osobników w celach badawczych? Więc tak, byliśmy tam w szóstkę. Gówno było widać, a latarki były bezużyteczne. Niektórzy po wejściu do obiektu chcieli spierdalać, ale rozkazałem im, żeby się wzięli w garść. No, ponieważ mieliśmy misję do wykonania. Czy możesz opisać to miejsce od środka? Agencie... Czy możesz opisać to miejsce od środka? Okej, jak mówiłem, było ciemno. Mimo to zdążyłem zarejestrować, że podłoga była z blachy i cegieł, a
ściany były również z tego samego materiału w opłukanym stanie. Kurwa, na samą myśl ciarki mi przechodzą. Dobrze. Powiedz mi, gdzie napotkaliście CPP od 316-2 i jak wyglądał? A, ten mały skurwiel. Odjebał rękę jednego z moich. I potem cała horda się na nas rzuciła. Agencie... Odpowiedz na moje pytanie. Napotkaliśmy na tego skurwiela na środku korytarza. Śmieć udawał miłego. Jeden z mojego oddziału, Thomas... Chciał go przechwycić, gdy nagle się zerwał. Następnie ugryzł i wyrwał mu rękę. Nie minęła chwila, a z ciemności rzuciła się na nas cała horda tego cholerstwa. Dałem rozkaz do szybkiego odwrotu. Kiedy uciekaliśmy, całe stado powoli dopadało każdego z moich towarzyszy. Widać, kto oszukiwał na testach sprawnościowych. Nie będę opisywał, co te małe gówno robiły z moimi ludźmi. A wygląd? Wyglądały na jakieś chore gówna z horroru. Jakby ktoś połączył lisa z jakimiś metalowymi częściami. Skurwysyny biegają naprawdę szybko. Tyle wystarczy. Dziękuję.